Halo Dariusz Szpakowski, dobry wieczór. Jak sądzę, dziś atmosfera na stadionie Legii niczym nie różni się od tej, którą znasz z innych wielkich aren piłkarskich. Halo, witam Państwa. Rzeczywiście w Warszawie wielkie święto. Stadion przy ulicy Łazienkowskiej wypełniony na dwóch trybunach przeciwległych, niemal po brzegi. Oczywiście świat polityki, kultury i ci najwierniejsi sympatycy drużyny stołecznej. Około 17 tysięcy widzów, więcej niż na pierwszym meczu, kiedy to grali z Rosenborgiem Trondheim. Ale też i rywal dziś jest znamienity. Wprawdzie po tym spadku formy Blackburn formę odzyskuje i do walki z Legią przystąpi niezwykle zdeterminowany. Do tej pory w dwóch występach nie zdobył żadnego punktu, tylko jedną bramkę tracąc trzy. A więc ma nóż na gardle, jak określił to menadżer drużyny Blackburn Rovers, Ray Harford. Musimy w Warszawie wygrać, ale i z remisu będę zadowolony. Nasze szanse gry i awansu do ćwierćfinałów chcemy prolongować poprzez sukces w Warszawie. Ale i Legia nie zamierza zagrać inaczej, niż czyniła to w pierwszym meczu przy Łazienkowskiej. Spotkanie ze Spartakiem mamy za sobą. To doświadczenie też będzie procentowało. Szykuje się więc niezwykle ciekawy spektakl. Oba zespoły właśnie pod wodzą trójki sędziowskiej ze Szwedem Andersem Fricksem jako głównym podążają przed lożę honorową, by przywitać się z publicznością. Ładna jesienna pogoda. Legioniści dziś w składzie, w bramce Maciej Szczęsny, dalej z numerem drugim Zbigniew Mandziejewicz, z numerem trzecim Marek Jóźwiak, z czwórką Jacek Bednarz, z piątką Jacek Zieliński, z szóstką Grzegorz Lewandowski, z siódemką Leszek Pisz, z ósemką Radosław Michalski, z dziewiątką Jerzy Podbrożny, który powrócił do zespołu, z dziesiątką Cezary Kucharski i z jedenastką Ryszard Staniek, aż siedmiu legionistów ukaranych żółtymi kartkami, a więc muszą grać ostro, ale uważnie i ostrożnie. Ustawienie Legii trójką w obronie, trójką w drugiej linii wspomaganiem Piszem i Stankiem i w ataku z Podbrożnym i Kucharskim. Uwierzyłem w siebie po meczu z Siarką. Myślę, że powinienem pomóc dziś kolegom w grze z Blackburn, mówił przed meczem Jerzy Podbrożny. I rywale. Blackburn Rovers, trzykrotny mistrz Anglii, dwa razy przed wojną, raz po wojnie. Tim Flower z jedynką, Henning Berg, Norweg z dwójką, Jeff Kenna z trójką, Tim Sherwood, kapitan z czwórką, karany żółtą kartką, Holland Henry, najlepszy obrońca Premier League poprzedniego sezonu, Scott z piątką, z szóstką Pierce, z siódemką Warhorst, z ósemką Batty, z dziewiątką Shearer, z dziesiątką Sutton i z jedenastką Holmes. A więc jedna zmiana, której się nie spodziewaliśmy. Sądziliśmy, że zagra Newell, natomiast gra Holmes. Ustawienie drużyny Blackburn Rovers. Widzimy zabezpieczenie tyłów, ale niezwykle groźni to Shearer i Sutton, których nie będą indywidualnie pilnowali legioniści, z przekazywaniem gra w strefie. Obaj kapitanowie, a więc Leszek Pisz i Tim Sherwood, witają się z trójką szwedzką. Liniowymi są Mikael Nilsson i Mikael Hansson. Rezerwowi w Legii Szamotulski, Mosur, Kubica, Jałocha i Fedoruk. Newell, Mims, Marker, Gill i Hitchin. Jeśli chodzi o Blackburn, coachem Harford. No i wiadomo, mistrzów Polski prowadzi Paweł Janas. Był, oglądał ostatni ligowy pojedynek wygrany przez Blackburn. Mówi, że prezentują typowe walory futbolu z wysp. Walkę od pierwszej do ostatniej minuty, zaangażowanie, no i potwierdzał to Paweł Janas, że ten kryzys formy, ten dołek, który mieli na początku, mają poza sobą. Identycznie rzecz mówił wczoraj Ray Harford, menadżer. Byliśmy nieco syci, za długo cieszyliśmy się z tytułu, zawodnicy nie mieli odpowiedniej motywacji, ale dziś postaramy się pokazać, co to znaczy mistrz Anglii. Biało-niebieskie stroje, oto warunki atmosferyczne, lekki wiatr z boku, nie przeszkadzający specjalnie nikomu, ale nikogo też nie wspierający. Legia w tradycyjnych zielonych strojach i za moment początek drugiej odsłony Ligi Mistrzów w Warszawie. Anders Fiersk rozpoczyna mecz trzeci Legii w Lidze Mistrzów. Podbrożny. Ostro od początku gracze mistrza Anglii. Tymczasem faulowany Batty. Jeden z trzech reprezentantów Anglii.
Mandziejewicz obok Schirera, króla strzelców ubiegłego sezonu. Jóźwiak obok Satona. Właśnie on przechwycił piłkę, ale niezbyt skutecznie. Staniek. Bednarz. Od jego gry i Lewandowskiego, który jest niepilnowany z lewej strony boiska. Wiele zależy. Saton na spalonym. Schirek. Tego czasu najdroższy napastnik na Wyspach, blisko 4 miliony funtów. Zresztą potentat, milioner z Anglii, Walker, wymyślił sobie mistrzostwo i grę w Premiership, wkładając olbrzymie sumy w zespół, który oglądamy. Leszek Pich. Niedokładnie. Bapi. Sherwood. Pich. Kucharski, podbrożny. Kena. Zieliński. Lewandowski. Michalski. Atak już na połowie rywala. Pressing. Uniemożliwienie rozpoczęcia akcji. Tak zaczął ten mecz mistrz Anglii Blackburn. Ładne zagranie do Bednarza. Ale kłopoty z opanowaniem piłki pomocnika drużyny Legii. Pierce i Kucharski. Nie miał innej możliwości. Najdroższy bramkarz na Wyspach, Flowers. Staniek atakowany. Sędzia stosuje przy niej korzyści. Kucharski pole karne, podbrożny podnosi rękę. Zagranie tam do podbrożnego. Są jednak ustawieni obrońcy Kena. Ale jeszcze Bednarz i gol! Nie! Tak! Niewiele brakowało, żeby ta bramka została zaliczona. Wcześniej podniesiona chorągiewka bocznego arbitra. I ze spokojem Tim Flowers rozpocznie grę. No, gdyby nie ten spalony, to początek wręcz wymarzony. Tutaj wracający Kucharski spóźnił się nieco. Obiecujący początek w wykonaniu Legii. Podobnie jak Rosenborg. Kiedy podejmował Blackburn u siebie pierwsze minuty, mówił Paweł Janas, ważne, zepchnąć rywala, nie dać sobie narzucić stylu gry drużyny angielskiej. Nie bać się tutaj podjęcia walki i sprostania mistrzowi Anglii. Podbrożny, faulowany. Oto Jerzy Podbrożny powrócił do zdrowia. Oczywiście obawia się, czy wytrzyma cały mecz, ale postaram się zagrać maksymalnie jak mogę, a później niech wejdzie ktoś rezerwowy. Lewandowski. Nikt chyba tam nie pilnuje. Lewandowski, potężna bomba, tyle że niecelna. Piąta minuta. Bez bramek na Łazienkowski. Anglicy bardzo umiejętnie skracają pole gry, odchodząc od własnego pola karnego. Linia defensywy, to wytłumaczę, może coś niezrozumiałe, jeśli chodzi o żargon piłkarski, przybliża się do linii środkowej, prowadząc grę jak najdalej od własnego pola karnego. Marek Jóźwiak, strzelec bramki w ostatnim meczu w Champions League drużyny Legii w Moskwie. No i widzą Państwo, Anglicy nie przebierają w środkach, ale tak się gra na Wyspach. Twardo, na pograniczu faulu, nikt tam się nie oszczędza. Zieliński dał mu odpocząć Paweł Janas. Po występie przeciwko Słowacji, błąd Stańka, strata piłki, szansa na kontrę drużyny mistrzami. Wracają legioniści. Bati. Berg, Norweg, grający w drużynie mistrza Anglii, Bapi,
Schirer, obok niego tym razem Jóźwiak. I rzut wolny dla Blackburn. Oto ławka z Pawłem Janasem, Lucjanem Brychczym, gracze rezerwowi, Szamotulski, Mosur, Kubica, Jałocha i Fedorów. Sherwood, pole karne i Maciej Szczęsny, a główkował Schirer. Pod Broźnię. Zgranie natychmiastowe do Kucharskiego. Bezpardonowo Kena. Bednarz dostrzegł Lewandowskiego. Dobra akcja drużyny Legii prowadzona prawą stroną boiska. Już tam obiega Jerzy Podbroźny. Do niego będzie zagrania na wolne pole. Jerzy Podbroźny, czy zdąży? Zdążył dośrodkowanie na pole karne, ale z zakończowej linii. Szkoda. Ale brawa za tę akcję. Tim Flowers, siedmiokrotny reprezentant Anglii, kupiony za 2 300 000 Southampton, tymczasem Lewandowski. A to 31-krotny przed momentem reprezentant Norwegii Berg i Maciej Szczęsny. Zbigniew Mandziejewicz, Marek Jóźwiak. Tutaj potworzyły się nam pary. Flowers. Dużo nauczyłem się od Shiltona. Ale w reprezentacji Anglii jest raczej graczem rezerwowym. Pierce. Sutton, Batty, Zieliński, Szczęsny. No. Nie zawahał się Schirer zaatakować Szczęsnego. Kena, Henry, najlepszy obrońca na Wyspach w poprzednim sezonie w Premiership. Szkot, który grał 13-krotnie z reprezentacji swojego kraju. Mamy Norwega Berga, reprezentanta Eire Kena i Szkota Hendriego, jeśli chodzi o obcokrajowców w drużynie Blackburn. Nie grają dziś Leso Gallagher, nie przyjechał Ripley, którego żona w tych dniach ma rodzić. Stanie Bednarz. Szkoda. Zabrakło dokładności w tym odegraniu od Kucharskiego. Ale teraz jest szansa. Bednarz, pole karne, idzie tam Podbroźny, do Podbroźnego zbyt mocno. Dobre chęci, ale niewykończona akcja drużyny Legii. Ważne jednak są te pierwsze minuty. Legia próbuje, stara się, atakuje. Nie pozwoliła sobie narzucić stylu gry. Za nami 10 minut bezbramkowego, ciekawego widowiska w Lidze Mistrzów pomiędzy Legią Zielone Stroje i Blackburn Rovers biało-granatowy. Jóźwiak, obok niego Sutton. Popychany przez Schirera. Myślę, że angielscy kibice mogą żałować, że nie zdecydowano się na bezpośrednią transmisję z tego spotkania. Na Wyspach oglądają bezpośrednio mecz Juventusu z Glasgow Rangers. Z tego spotkania ma być później emitowany dość obszerny skrót. Mówię szkoda, bo widowisko naprawdę jest interesujące. No i kibice warszawskiej drużyny, którzy mieli swój udział w zwycięstwie z Rosenborgiem od pierwszych do ostatnich minut, w tych trudnych chwilach, gdy Legia straciła bramkę, wspierali zespół. Warhurst, spalony. A na Państwa
ekranach wracający reprezentant Anglii David Butt. Przyszedł z Leeds, prawie 3 miliony funtów w 93 roku, no ale wtedy potęgę budowali, szkoda tego niedokładnego zagrania. Kenny Dalglish za pieniądze Walkera. Dziś Dalglish, dyrektor, nieco w cieniu swojego asystenta Raya Harforda, który prowadzi drużynę Blackburn. Ale kto wie, jak to długo potrwa. Staniek przed szansą, pole karne, gdyby z pierwszej piłki. Nie pozwoli sobie Henry, który w końcu zna swój fach. Gdyby Staniek uderzył natychmiast, a nie przyjmował, ale też trudna była pozycja. Paweł Janas, skoncentrowany podobnie jak i piłkarze. Jóźwiak. Sutton, Zieliński, Pierce, Batty, Podbrożny, Kucharski, Pierce. Powrót Warharsta, Mandziejewicz, Leszek Pisz. Obok niego natychmiast jest Warharst, Lewandowski, Staniek, faulowany. I będziemy mieli żółtą kartkę. Tak jest, pierwsza żółta kartka w tym meczu dla kapitana Tima Sherwooda, co oznacza, że proszę Państwa, 1 listopada, kiedy Blackburn gościć będzie Legię, ten zawodnik, którego widzimy, nie zagra. Miał już na swoim koncie jedną. A nie, przepraszam, to Henry miał kartkę. Zagra jednak kapitan, pierwsza jego żółta kartka. Chyba że dostanie w dzisiejszym meczu drugą, czego oczywiście mu nie życzy. Nieporozumienie Jóźwiaka z Lewandowskim. Tylko Henry, Pierce i Shearer do tego meczu przystąpili z żółtymi kartkami na koncie. A jak mówiłem, 7 graczy leci. Jóźwiak. Batty. Sutton. I Maciej Szczęsny. Duże brawa. Wydawało się, że Sutton będzie dośrodkowywał, zdecydował się na strzał. Oto właśnie na Państwa ekranach Chris Sutton. Młody, 22-letni, niezwykle utalentowany napastnik drużyny Mistrz Anglii. Gdy przechodził z Norwich City za 5 milionów, miał na swoim koncie 25 goli. ...15 bramek zdobytych w sezonie, kiedy sięgali po tytuł mistrzowski, czyli poprzedni. Dobrze, szeroko. Bednarz. Mandziejewicz. Zieliński. Wraca Shearer, Zieliński, Podbrożny. Ładne wejście Zielińskiego, szkoda, że Podbrożny stracił tę piłkę. Muszą teraz zasekurować środek. Tutaj został Michalski. Akcja na lewą stronę. Wejście Holmesa. I rzut wolny dla Anglików. Holmes najniższy wzrostem. Pierce.
Rangers. Z numerem 6 najmłodszy gracz drużyny Blackburn. Sutton i Shearer na polu karnym. Maciej Szczęsny. Ładne było to wyjście. Chociaż zderzył się tutaj w powietrzu z Jóźwiakiem. Myślę, że Anglicy fair się zachowają i oddadzą za moment piłkę. I oto jest to, o czym mówiłem. Oddanie piłki nagrodzone brawami to gest Garinci. On pierwszy właśnie zdecydował się na taką grę fair. Jeśli przegrać czy wygrać, to po sportowej walce. Spietyzmem kultywowane jest to przez wiele zespołów. Zawsze staram się podkreślać takie momenty, by wpoić tę zasadę, często już praktykowaną na naszych ligowych boiskach. Drużyna mistrza Anglii tradycyjnie w obronie w jednej linii. No ale trzeba dograć dokładnie piłkę albo do Pobrożnego, albo do Kucharskiego. Próbują akcjami ostrzydlającymi, ale nie zawsze się to udaje. Rzut z autu dla Blackburn rozpocznie Kena. ...28-letni Kim Flowers. Osiemnasta minuta bez bramek w pojedynku mistrzów Anglii i Polski. Jóźwiak i Sutton. I rzut wolny po faulu Suttona. Michalski. Fisz. Z lewej strony niepilnowany jest Bednarz. Zdecydował się na zagranie do Lewandowskiego. Do tej pory w europejskich pucharach Legia zmierzyła się raz z przedstawicielem klubowym Anglii. Grała z Manchesterem United, przegrywając 1-3, remisując 1-1. Warhurst, Flowers, Staniek, Sherwood, Jóźwiak. No, Sutton kolejny raz fauluje. No i teraz dość sprytnie od razu przeprosił Jóźwiaka. Wiedział, że blisko całej akcji Anders Frisk, co może zakończyć się kartką. Grałem przeciwko Manchesterowi, mówił Marek Jóźwiak przed tym meczem. Znam styl gry Anglików. Podejmę walkę, jak na razie ją podejmuję, wygrywając, prezentuje lepszą szybkość niż Sutton. Podbrożny. Dwóch graczy angielskich obok niego i pierwszy rzut rożny dla Legii. Legia musi rozgrywać dokładniej swoje akcje. Rzucane piłki na walkę tutaj nie przynoszą rezultatu. Oczywiście łatwo mi się mówi ze stanowiska komentatorskiego takie rzeczy. Doskonale wiedzą o tym piłkarze, no ale jest jeszcze rywal na boisku. Staniek, Podbrożny, Kucharski, ale wygrać tej główkowy pojedynek. Teraz błąd Flowersa w porę naprawiony. 25 minut do końca pierwszej bezbramkowej jak na razie połowy. Bednarz. No i dobrze powstrzymany Shearer przez Zielińskiego.
Shirel. Kenna. Sutton. Dobre wejście Henry'ego. Nie ma spalonego. Sutton i Juźwiak. Brawo Marek Juźwiak. Kolejny raz szybszy od Anglika. I pierwszy rzut rożny dla mistrzów Anglii. Shearer, Sutton, Pierce i Henry na polu karnym. Na wszelki wypadek Maciej Szczęsny przyjął tę piłkę, ale mógł ją spokojnie łapać, zagranie było głową. Nie ma spalonego. Nie ma spalonego. No, zagapił się nieco arbiter, dobrze zablokowany. Strzał teraz Shearera przez Zielińskiego. Fisz, Kucharski. Za mocne zagranie kapitana drużyny Legii. Trudno nie zgodzić się z życzeniem kibiców. My chcemy gola. No jak na razie bardzo dobra gra mistrzów Anglii. Mądra, rozważna. Starają się utrzymać Legii jak najdalej od własnego pola karnego. Oto Ray Harford, menadżer drużyny. Szkot, 50-letni szkoleniowiec. Przez długie lata. Ostatnie trzy, asystent Ken Dalglish, jednego z trzech wielkich, którzy zdobywali tytuły mistrza Anglii z dwoma klubami. I brawo Mandziejewicz. Berg. Batty. Bednarz, Kucharski, Batty i Zieliński. Spokojnie pozwolił opuścić piłce boisko, by wznowił Maciej Szczęsny. Paweł Janas przeżywający występ swojego zespołu. Był na ostatnim ligowym meczu. Kupił bilet jak kibic. Chciałem, żeby nie wiedzieli, że jestem. No i faul. Faulowany Juźwiak. A faulował Shearer. Bardzo dobrze prowadzi to spotkanie. Jak na razie szwedzki arbiter Anders Frisk. Lewandowski. Michalski. Długa piłka. Kucharski. Podwrożny. Bednarz. Chyba nie tak marzyli, by zakończyć tę akcję. Skromna grupa angielskich kibiców, niewiele ponad 100 osób. Absolutnie spokojna, zresztą nie było żadnych tutaj awantur. To podkreślam, na stadionie ani przed meczem, ani teraz. Świetne wejście Kucharskiego, jest szansa teraz na bramkę. Kucharski czeka i gdyby, ale jest gol! Gol podbrożny! No wreszcie akcja, w której wielki udział ma Czarek Kucharski. Co ja Państwu będę mówił? Popatrzmy i posłuchajmy, co dzieje się na stadionie w Warszawie. Poszedł do końca Kucharski ze stoickim spokojem, wyczekał, strzelił, kiedy wydawało się, że już nic z tego. Tutaj zobaczą Państwo Jurka Podbrożnego, który zdołał z Anglikami wygrać główkę.
Oto poprzedni mecz obserwował w szpitalu, gdy go komentowałem. Jerzy Podbrożny mówił, że marzy, by zagrać. No i dzisiaj zagrał tak, jak marzyliśmy. Milej nam się zrobiło. 25. minuta. 1-0. Jerzy Podbrożny. Cezary Kucharski mówił, że musi upłynąć trochę czasu, kiedy znajdziemy wspólny język, kiedy będziemy czuli się na boisku. Ma olbrzymi udział w tej bramce. Można powiedzieć, że to jest ich bramka, Podbrożnego i Kucharskiego. Ale teraz uważnie. Natychmiast Anglicy. Belk. Nie ma spalonego. Sutom. I bardzo dobrze wybijają Polacy. Staniek, szansa na kontrę, dobra piłka do Jarka Podbrożnego, obok Podbrożnego jest Pirs, czeka tam Podbrożny na Kucharskiego, nadbiega również Michalski, Podbrożny pole karne, ostry kąt i Pirs tam czubkiem buta. Nie ma jeszcze Jurek Podbrożny tej szybkości, był w tak świetnej formie do momentu tego zatrucia pokarmowego, a w zasadzie wstrząsu po kroplówce, ale i tak brawo panie Jurku. Leszek Kisz ustawił piłkę. Drugi rzut rożny dla Legii. Kisz. Mandziejewicz. I bez namysłu Anglic. Ekspediował Bat. Kisz. Natychmiast odeszli od własnego pola karnego. I spokojnie Kena. Bez namysłu. Niepotrzebnie rzucona dymna świeca. Marek Jóźwiak ją wyrzuca. To może kosztować. Atmosfera jest naprawdę świetna. Nie ma sensu jej psuć. Wędrująca flaga w barwach klubowych. Zieliński. Ładna piłka do Bednarza. Ach, gdyby nie przerwał tego Norwek Berg. Podbrożny. Pisz. Ładne wyjście z wodem. Leszek Pisz szuka tam miejsca do oddania strzału, który mu nie wyszedł. Oto kapitan. Ojciec sukcesu w pierwszym meczu z Rosenborgiem. Wspaniałe dwie bramki. Leszka Pisza. Gol z Jewka Göteborg. Tutaj przejęty, miły zresztą z zachodnich stadionów, mistrzostw świata. Pierwsi prezentowali to Brazylijczycy w roku 82 podczas mistrzostw Hiszpanii. Tymczasem Anglicy przegrywający od 26 minuty po bramce Jerzego Podbrożnego, poddenerwowany Ray Harford, 0-1. Niebawem 30 minut pierwszej połowy poza nami. Berg. Bati. Na obiegnięcie, ale na spalonym Bat. Świetnie ustawiona teraz linia defensywna. Oto poddenerwowany David Bati. I znów z 15 tysięcy gardeł. Jedno, Legia, by pomóc, by zachęcić, by zmobilizować. By dodać otuchy. Ale Anglicy nie rezygnują. Sutton. Shearer. Holmes niepilnowany. W środku również Warhurst. Warhurst, Staniek. Holmes. Ale już za linii końcową.
Kena. Jóźwiak. Lewandowski, podbrożny. Moment oddechu, spokoju. Zyskali legioniści kilka metrów, jeśli chodzi o miejsce rozpoczęcia. Rzutem z autu gry. Już jak do Lewandowskiego, ale zbyt mocno. Wiatr, mówiliśmy o jego niewielkiej szybkości, w sumie około 12 stopni, ale komu tutaj może być chłodno na stadionie, gdy tak gorąca atmosfera? Paul Bednarze. Tim Sherwood. W angielskim stylu na pole karne. Jacek Zieliński, spokojnie. Lewandowski. Ale przecina tutaj wszystko. Kena. I na spalonym. I Bati, i Shearer. Popatrzmy na powtórkę. Wyraźnie widać dwóch graczy na... Dużo groźniejsza jest prawa strona, tak bym to określił, Blackburn, czyli rozgrywanie akcji prawą stroną. Bati bardziej rozumie się z Shearerem i Satonem niż partnerzy. Zieliński, podbrożny Pierce, Staniek, Michalski, Lewandowski. Już tam Jurek podbrożny poszedł do niego, właśnie zagranie na pole karne, ale Flowers szybszy. Tak na wszelki wypadek. Przykrył piłkę ciałem. Oto strzelec jedynej jak do tej pory bramki, Jerzy Podbroży. Myślę, że ma satysfakcję, przeszedł trudne chwile. Obserwować spotkanie w momencie, kiedy nie jest się w pełni sił, a było się w znakomitej formie. No ale to jest wszystko poza nim i to tak daleko, że dziś ukonorował to strzeleniem bramki. Nieporozumienie w grze Blackburn. Staniek. Legia dziś bez Tomka Wieszczyckiego, który ma niestety uraz kolana. Żałował Paweł Janasnicz. Koledzy, że nie może zagrać. Świetnie Leszek, który walczył piłkę. Dobre zagrania. Szkoda, podbroził na spalonie. Tym razem udana pułapka offside'owa. Niewielki, ale był. Satom i Jóźwiak. Holmes. Groźne są te akcje środkiem. Bednarz, wracający Bati. Jest faulowany tutaj Staniek, ale sędzia stosuje przywilej korzyści, pozwala grać. Kucharski stracił piłkę, szkoda. Forharst, faulowany Bati, Forharst i teraz faul Zielińskiego, co oznacza, proszę Państwa, że Jacka Zielińskiego nie będziemy oglądali
pojedynku wyjazdowym Legii z Blackburn. Kartka, na którą nie zasłużył w Moskwie, dana przez węgierskiego arbitra, teraz można powiedzieć, odbija się czkawką. Po tym faulu jest to druga kartka Zielińskiego w tej edycji, co oznacza automatyczną absencję 1 listopada w walce z Blackburn na wyjeździe. Szkoda, ale może Zieliński zaangażować wszystkie siły w walkę w dzisiejszym meczu. Jest ta 7 minuta. Szansa przed Blackburn. Sherwood będzie chyba wrzucał na pole karne i ponad poprzeczką po główce oglądanego właśnie Batiego. Urlegi był skąpy z konieczności. Muszą kryć rosłych Satona, który ma 1,90 m, Shearera, Pierce'ego czy Henry'ego. Mandziejewicz, przegrany pierwszy pojedynek. Bati coraz bardziej widoczny. Staniek. I brawo, panie Ryszard. Leszek Pich. Około 7 minut do końca pierwszej połowy. Legia od 26 minuty prowadzi 1-0. Holmes stracił piłkę pod Brozny. Prawą stroną idzie Lewandowski. Środkiem Bednarz. Zagranie do Lewandowskiego. Wysokość pola karnego. Na środku jest Kucharski. Lewandowski wprost jednak Kena. Michalski. Pod Brozny. Atak pozycyjny. No, nie wyszło to zagranie Jurkowi pod Brozny. I jak mówiłem, Bati, ofiarnie Mandziejewicz. Domagają się żółtej kartki za to zagranie, ale blisko całe, jak i szwedzki arbiter, co w niczym nie zmienia opinii, że nie musiał i nie powinien karać. Było to w walce, nie było to zamierzone. Zieliński. Eksploatowany mecze ligowe, reprezentacja od czasu do czasu, dziś Liga Mistrzów, od czasu do czasu Paweł Jana zdaje odpocząć. Kucharski, tak na pamięć do Podbrożnego, który ruszył, duża szybkość, ale powrót też natychmiastowy Kena i Henry'ego. Zieliński, Staniek, Michalski, Kucharski, szansa na kontrę, Kucharski, ładne zagranie, no nie zrozumiał się teraz, za wcześnie powiedziałem, że ładne z Kucharski. Miał z prawej strony Leszka Pisza, wybrał inny wariant, trudno się dziwić i Anglicy natychmiast. Jóźwiak, który nie przegrał pojedynku tutaj z Satonem, gra bardzo dobrze. Michalski. Dobre, przytomne rozciągnięcie na prawą stronę do Lewandowskiego. Obok Lewandowskiego już jest Holmes, ten do Pisza. W środku podbrożny z Kucharskim, z lewej strony niepilnowany Bednarz. Spokojnie Pisz, do środka, do Kucharskiego rusza Staniek. Kucharski sam ładnie gra do podbrożnego, podbrożny na polu karnym. Przewraca się tam, ale nic nie było. Wprawdzie pokazuje Jerzy Podbrożny, że był tam popychany. Mamy okazję w powtórce to prześledzić. Walka bark-bark, nie było tutaj faulu. Ale brawa za chęć i grę dla zespołu i Jerzego Podbrożnego. Nie ma straconych piłek. Każda okazja, która się tylko nadarza, bądź którą wypracowują, starają się ją spożytkować. Do tej pory udało się raz. Bardzo dobry mecz Kucharskiego. Pracowici, Mandziejewicz i Jóźwiak. Jeśli chodzi o zabezpieczanie dostępu do bramki, obaj pilnują dwóch filarów atutowych drużyny mistrza Anglii. Marek Julia. Strata piłki, ale powrót Lewandowskiego.
Schirel i Michalski, Zieliński. Świetne wybicie, Leszek Pisz. Natychmiast do Jerzego Podbrożnego. Podbrożny i Pirs, szybkość Podbrożnego. Bark tam z Pirsem, no i Pirs nie ryzykował. Brawo! Bez kompleksu, bez respektu. Próbują rzepknąć rywala. Atakują dzisiaj legioniści, rozgrywając naprawdę bardzo dobre spotkanie. Ale to było do przewidzenia, że trzeba będzie podjąć walkę, że nie pozwolić sobie na narzucenie stylu gry angielskiej drużyny. To oczywiście kosztuje sporo wysiłku. Około 3 minut do końca pierwszej połowy. Ładnie reaguje publiczność, skandując po kolei nazwiska gracza mistrzów Polski, by zachęcić ich do walki. Świetne przejście Michalskiego. Pole karne, Michalski, Henry. I odrzutu z autu Legia. Świetna akcja Michalskiego. Nie błyszczał w poprzednich meczach, ale kiedy zasługuje zawodnik na to, by go pochwalić, czy nie, to Staniek teraz. Odważnie, pole karne, ale jednak Holmes tam gdzieś się wmieszał w całą akcję. Natychmiast do Schirera. Obok niego jest Jóźwiak. Jest Zieliński, który znakomicie ekspediuje pod bramkę Tima Flowers. Czekał zdenerwowany, niby prosta piłka, ale gdzieś jak tam oślepią Jupitery, można stracić bramkę. Przypomnijmy sobie sytuację z finału Pucharu Zdobywców Pucharów i pewnego Simana, który pogrzebał szansę na puchar dla Arsenalu. Legioniści. Kolejny atak. Lewandowski. Ładne przyjęcie. Ofiarne. Utrzymał się przy piłce. Holmes obok niego. Do Leszka Pisza. Już tam blokują Tim Shearer, a także Kena. Zieliński. Berg. Próbują zachęcić do walki Jacka Bednarza. Kibice, około 2 minut do końca pierwszej połowy. Oto właśnie Bednarz przy aplauzie publiczności przejął piłkę. Podbrożny. Michalski. Idzie tam Kucharski. Czeka, żeby mu zagrał. Michalski. Indywidualna akcja. Troszkę za późno zagrywał do Kucharskiego. Nie w tempo. I Batz. Schirer i Saton z przodu. Wraca Bednarz. Pierwszy raz Schirer. Pole karne groźnie. Schirer i brawo Maciek Szczęsny. O, zaatakował tam Saton. Będzie rzut wolny. Popatrzmy na całą akcję. No tutaj to wejście faul w bramkarza, który już miał piłkę. Najlepszy strzelec z poprzedniego sezonu. 34 bramki. Podbrożny. Bednarz nie ma spalonego. Ładna akcja drużyny Legii. W środku jest Cezary Kucharski. Bednarz przejście z wodem, ale wraca tutaj Bati i wespół z Bergiem odegrali piłkę. Powrót natychmiastowy. Utrzymać korzystny rezultat do gwizdka oznajmiającego przerwę. Anglicy nie próżnują. Zieliński ofiarnie powstrzymuje Satona, który tam rozpycha się, ale Polacy przy piłce. Standing ovation publiczności przy Łazienkowski. Niepotrzebnie tak nerwowo. Już sekundy do końcowego gwizdka. Rozsądnie Pisz naciska tam Kena. Schirer. I przejęli legioniści. Staniek. Odważnie. Nieporozumienie jednak. Niepotrzebnie tak nerwowo. Za bardzo chcą chyba. Anglicy spokojni. Bati. Berg. Bati. I Schirer, Mandziejewicz i koniec pierwszych 45 minut.
Jesteśmy zadowoleni, ładna postawa mistrzów Polski, świetne widowisko, mecz walki, w którym Legia lepsza od mistrza najstarszej ligi Blackburn Rovers 1-0. Oto ta bramka, olbrzymi udział Cezarego Kucharskiego i gol Jerzego Podbrożnego. Tyle, proszę Państwa, na razie, spotkamy się po przerwie. Ponownie ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Oto statystyka po pierwszej połowie. Bramka dla Legii 1-0, Jerzy Podbrożny. Oba zespoły wychodzą już na boisko. Jeśli chodzi o strzały niecelne, 5 Legia, 3 Blackburn. O rzuty rożne 2 Legia, 1 Blackburn. Rzuty wolne 8 razy Legia, 7 Blackburn. Na spalonym raz Legia, 4 razy piłkarze Blackburn. Mniej więcej przy piłce glacze byli Blackburn. Najważniejsze jest jednak z tej statystyki, że po pierwszej połowie legioniści prowadzą drużyną mistrza Anglii 1-0. Świetnie grają dzisiaj obrońcy, myślę o Jóźwiaku, o Mandziejewiczu. Jak na razie znakomicie wyłączyli Shirela i Szapona. Wspomaga ich udany Jacek Zieliński. Dobry mecz Michalskiego, który odnalazł się tutaj na boisku po słabszych występach. Choćby z Rosenborgiem. I oto patrzę, czy będą jakieś zmiany w którymś z zespołów. Ale myślę, że żaden z trenerów jak na razie nie zdecydował się na zmiany. Myślę, że też nie będzie stylu gry, ani też widowiska. Nie zmieni ono, nie straci ono na atrakcyjności. Blackburn do końca walczyć będzie, podobnie jak i Legia. Blackburn zdaje sobie sprawę, że jest to jedna z ostatnich szans. I oto trójka szwedzka, Anders Fricks, Mikaelowie Nilsson i Hansson za moment rozpoczną drugą połowę. Bardzo dobra gra Legii. W pierwszych 45 minutach potwierdzona zdobyciem bramki po atrakcyjnym spektaklu w Warszawie. Bez zmian jedni i drudzy i za moment szwedzki arbiter Frisk rozpocznie drugą połowę. No to właśnie Szwed bezbłędnie prowadzący dzisiejszy mecz rozpoczyna drugą połowę. Berg. Mandziejewicz. Czasem rozgrzewają się dwaj z piątki rezerwowych, a w zasadzie z czwórki graczy z pola, piłkarze mistrza Anglii. Jest wśród nich Newell, a także Marker, a więc Ray Harford chyba niebawem zdecyduje się na zmianę. A może po prostu chce bardziej zmobilizować tych, którzy są na boisku. Sherwood, Bati, obok niego Bednarz i Mandziejewicz. Zbyszek Mandziejewicz czeka, żeby zagrać tam do Podbrożnego. Nie najlepiej, ale Podbrożny na moment był przy piłce, choć wmieszał się w to wszystko rosły młody Ian Pierce. Michalski obok Szatona. Jóźwiak obok Schürera. Ładnie przechwycił piłkę. Ładnie Michalski rozpoczął teraz kontratak. Sam indywidualnie. Gdyby dograł to do Podbrożnego, ale Flowers nie ryzykował i od rzutu z autu rozpoczną legioniści.
stanie. Juźwiak, Michalski, do Bednarza, dobre rozciągnięcie, ale zbyt mocna piłka. Wśród komentarzy po pierwszej połowie jedyne zastrzeżenie do gry Legii to to, że za mało koledzy wykorzystywali Jacka Bednarza, ale nie jest to całkowicie zgodne z prawdą. Kilkakrotnie Bednarz otrzymał bardzo dobre podania i współpracował z kolegami. Kucharski, Pierce. Berg nie może złapać tej piłki. Tim Flowers w ręce, ale też nikt nie atakuje go. Teraz dopiero Podbrożny. Juźwiak nie dał dzisiaj pograć Safonowi. Lewandowski wywalczył piłkę Saton do Kena. Ten do niego, obok niego jest Zieliński, ale już za linii końcowej. Podbrożny, Staniek, niedokładnie, ale nie udało się przechwycić obrońcy angielskiemu piłki odrzutu z autu Legia. Trzeba było dogrywać. Szkoda tej straconej sytuacji. Zieliński. Staniek. Grać dalej. Reklamowali Anglicy rękę. Staniek. Mandziejewicz. Bednarz. A już Bati obok niego. Niedokładne zagranie Bednarza. Kena. Czysto Michalski. Leszek Pisz. Daleka piłka do Bednarza. Ten pędzile ma sił. W środku jest Kucharski. Z Podbrożnym opanował piłkę. Bednarz na wysokości pola karnego. Podbrożny niepilnowany. Niepotrzebnie wdał się w dribbling. Teraz Jacek Bednarz. Gdyby dograł do Podbrożnego, byłby dużo większy pożytek z tej akcji. Lewandowski, utykając przy bocznej linii, mówi o tym, czego nie widać. Korzysta z zabiegów doktora Machowskiego. Przez moment Legia w dziesiątkę. Staniek, Mandziejewicz, Podbrożny, 30 metrów. Pisz. No, trudno sobie poradzić z dorosłymi obrońcami. Powrót Lewandowskiego natychmiastowy. Tymczasem Holmes, dot wolno. Kena. Schirer. I znowu świetnie Zieliński. Kucharski do Podbrożnego. Nieporozumienie dwójki zawodników. Podbrożny, Kucharski. No, dawno też nie grali z sobą. To też ma wpływ. I spokojnie w obronie. Znowu wzrosło to tempo, które nieco siadło w końcówce, gdy wyczekiwali jedni i drudzy na końcowy gwizdek. Jacek Zieliński. Jaka szkoda nie tej dzisiejszej kartki, ale tej niesłusznie danej w Moskwie. Ładne przejście teraz Lewandowskiego. Kucharski, popatrzcie, z lewej strony niepilnowany Bednarz. Do prawej strony do Lewandowskiego. Na polu karnym jest Bednarz i Podbrożny. Zagranie tam do Bednarza. Ten do Pisza. No szkoda, że ta akcja nie wyszła tak, jakby chcieli. Leszek Pisz na pamięć. Berg i Anglicy. Staniek próbuje przeszkodzić. Na tyle, że sędzia używa gwizdka, bo faulował. Tak jak podczas spotkania z Rosenborgiem, świetna atmosfera na trybunach.
Michalski, który teraz był przy Satonie. Pod Brozną obok niego Pierce. Berg, Batty, Sherwood, Pierce, Hendry, Kenna, szeroko przy linii Holmes i świetne przechwycenie przez Juźwiak. Samotnie, indywidualnie Marek Juźwiak czeka, by nie stracić na partnerów. W środku Leszek Pisz. Do niego zagranie, już tam atakowany przez Batiego, Leszek Pisz. Nie ma momentu na przyjęcie i czasu na przyjęcie piłki. Anglicy natychmiast siedzą tam na Polakach i teraz próbują rozegrać kontratak. Batty do końca, Jacek Zieliński zbyt doświadczony, nie miał innego wyjścia poza boczną linię. Rzut z autu dla Anglicy. Ale to jest typowe dla angielskiej szkoły. Gdy gracz ma piłkę, przeszkadzać jak najlepiej się umie. Co czynią tutaj? Holmes na pole karne. Kucharski, Bednarz zamyka z lewej strony. Do Pisza, Pisz czeka, by wyszli partnerzy na boisko. Ładnie podciągnął kilkanaście metrów, by nie spalił do Podbrożnego, ale tutaj świetnie ustawiony Hendry. Rosły, no, najlepszy obrońca, o czym mówiłem na Wyspach w poprzednim sezonie. Niepilnowany Batty zmienił pozycję z prawej na lewą stronę. Przed pole karne, Sherwood. Do Shearera, Shearer, pole karne, Shearer, czysty świst, brawo dla Mandziejewicza. Procentuje doświadczenie Zbyszka Mandziejewicza, ale Anglicy jeszcze przy piłce. Shearer, pole karne, no i sięgnął piłki tam wprawdzie. Batty tyle tylko, że przedłużył jej los wzdłuż bramki Maćka Szczęsnego. I znowu ten doping, który uskrzydla, który powodruje, że zespół podrywa się do walki. Stanie. Patrzy, gdzie są partnerzy. Pisz. Nie miał dziś okazji. Raz tylko oddał strzał. No, zasygnalizowali spalonego i dał się nabrać na to. Boczny arbiter nie było teraz. Ale Anglicy tutaj byli jednomyślni, jakby głosowali. Cała czwórka obrońców, to zobaczą Państwo. Dwójka podniosła ręce w górę, ale nie było spalonego. Znowu ten świetny doping, Batty groźnie, rzut rożny, czy też wolny, wolny jednak. Patrzył boczny, znaczy patrzył główny arbiter na bocznego, ten wskazał miejsce, że powinni nasi wznawiać grę od bramki, a tymczasem główny doszedł do miejsca, gdzie przerwana została akcja Battiego, pokazując, że jest rzut wolny. Groźny to stały fragment, skąpy dwuosobowy mur, rośli zawodnicy pilnowani przez naszych obrońców. Niepilnowany tylko Batty, do którego teraz podchodzi Staniek. Holmes na pole karne i ładnie wybija Lewandowski. 11 minuta drugiej połowy, 56 meczu, Legia od 26 minuty, od 30 minut tutaj prowadzi po bardzo dobrej grze i bramce Jerzego Podbrożnego 1-0. Kenna, przycisnęli teraz Anglicy, Sutton i był również Hendry, który natychmiast dubluje tam pozycję środkowego napastnika. Widzą Państwo go właśnie jak wraca szybko do obrony. Świetne ofensywne wejścia doświadczonego reprezentanta Szkocji, który przed 4 laty przyszedł z Dundee. 30 lat skończy dokładnie, kiedy zakończą się boje grupowe w Lidze Mistrzów, bo 7 grudnia. Lewandowski. Niedokładnie. Kenna z Holmesem. Holmes. Ładna seria z wodu. Kenna. I już jak znowu obok Satona. Pisz. Out dla Anglicy. Holmes.
Na moment Jóźwiak opuścił Satona. Ten do Batiego. Wyamknęli teraz gracze Blackburn. Legię na jej polu karnym. Saton. I był faul wcześniej. Wychwycony przez wszystkiego arbitra. Położył się tam na Jóźwiaku, podparł. Ale też mimo gwizdka, tak na wszelki wypadek, bardzo dobrze interweniował Maciej Szczęs. Ray Harford, wzmocnić tempo, zacząć atakować, przycisnąć bardziej Legię. Myślę, że to mógł przekazywać piłkarzom. Mają świadomość tego, co tracą. Przegrywają 0-1. Holmes. Poza linię boczną. Słyszą Państwo pokrzykiwania na boisku i z ławki rezerwowych. Satn. Jóźwiak. No, moment przewagi drużyny mistrza Anglii. Nie potrafimy przejąć piłki, rozegrać dłużej akcji. Kena. Batty. Staniek. Kucharski. Popatrzyli na siebie z Fiszem i z Podbrożnym, a piłkę przejął Pierce. Kena. Holmes dla odmiany Anglicy teraz lewą stroną. Batty przesunął się tutaj bardziej do środka. Holmes niebezpiecznie, pole karne. Jest tam Shearer. Wyłożenie do Shearera i Szczęsny spokojnie po podaniu Michalskiego. Przenieść grę do środkowej strefy. Łatwo mi się mówi. Ale przecież oni są na boisku z tą myślą. Teraz jakże ważna pomoc publiczności. Kena. Niepilnowany Holmes. Natychmiast na pole karne. Mandziejewicz. Ładnie, ale od rzutu z autu rozpoczną Anglicy. Zamknęli teraz Legię w ostatnich minutach na wysokości pola karnego. Kena. Ofiarny ślisk, ale Anglicy od rzutu z autu Grzegorza Lewandowskiego. Holm. Jakby się uzdzieli na Legię i grę lewą stroną. Świetne przepuszczenie, ale też znakomicie zorientował się stanie. Zniecierpliwienie, zaniepokojenie. W angielskim stylu wrzut na pole karne. Holmes. Wrócił Kucharski. Batty. Holmes. Kena, ta trójka najwięcej robi. Teraz zamieszania, Podbrożny, szansa na kontrę, spokojnie panowie. Jest Cezary Kucharski, popatrzył Jurek przy Podbrożnym w środku. Anglicy wracają szybko na swoją połowę, teraz już przez własne pole karne, zagranie do Bednarza, który znalazł się tutaj z prawej strony boiska. Bednarz na wysokości pola karnego, nieco musiał uspokoić, zatrzymać, by teraz dokładnie tylko dograł. Nie ma nikogo przed polem karnym, Bednarz sam, Tim Flowers, ładna odpowiedź Legii. Znowu wszyscy stali z niej. Ale Anglicy nie rezygnują. Saton teraz niebezpiecznie. Nie mógł inaczej Maciej Szczęsny. Teraz już mógł łapać piłkę. No, niepotrzebnie koledzy jeden jedyny raz narazili go na takie nerwy i nas wszystkich. Pogubiła się nieco Legia. Musi znowu złapać własny rytm gry, narzucić go rywalowi. To, co prezentowała w pierwszej połowie. Nie można oddać inicjatywy Anglikom, bo to też się może źle skończyć. Jest publiczność z nimi, wiedzą, czują to. To tak jakby był tutaj 12 zawodnik na boisku. Dodaje otuchły skrzydeł, ruszają legioniści. Leszek Kis. Długa piłka, ale niecenna do Kucharskiego. I natychmiast Pierce. Prawą stroną Batty. Berg.
Jóźwiak. Bati. Ale nie ma kto pilnować tutaj Satona. Dobrze, że Mandziejewicz przerwał tę akcję. Trzeba jednak wracać. Czyni to Podbrożny. I wszyscy Anglicy natychmiast na naszą połowę. To nie było spalonego. Shearer zakręcił raz w lewo, raz w prawo. Shearer, brawo Maciek Szczęsny. Niewidoczny, ale w końcu nie na darmo zapłacili za niego olbrzymie pieniądze i w końcu pokonywał wielu bramkarzy w Premiership, zdobywając tytuł Króla Strzelców. Saton i Mandziejewicz. Berg, wygrany pojedynek z Piszem. Bati. Saton. Spokojnie Michalski. Dłużej zagrać piłką. Dłużej, dokładniej. Nie piłka na walkę, jak określają to trenerzy, ale do nogi. Tak to się nazywa w żargonie piłkarskim. Tak to się określa w żargonie piłkarskim. I znowu ten niespożyty Bati, prawa strona. Z lewej zamyka Holmes, zdążył. Jest obok niego tutaj Lewandowski, Leszek Pisz i Kena. Znów to zamieszanie z lewej strony, wrzut tam na pole karne. Przejął Warhurst, ale jest Bednarz. Jacek Zieliński do Kucharskiego. Kucharski między Pierce'a i Berga do Podbrożnego. Jurek Podbrożny, pole karne, ostry kąt Podbrożny i tam w ostatniej chwili znakomicie zachował się, szkoda zresztą, Henry. No ale potwierdził, że jest to klasa jednak obrońcy. Wyczucie. Choć trzeba przyznać, że gdyby Jurek Podbrożny był w tej formie przed tych nieszczęść, które mu się przydarzyły, to myślę, że by pół kroku pozostawił za sobą Henry'ego. Świetnie dograł Kucharski. Kolejny raz tempo do Podbrożnego. Pierwszy rzut rożny w drugiej połowie w ogóle. Leszek Pisz. Nie ma tutaj nikogo przed polem karnym. Jóźwiak jest Satonem. Ładnie się tam Saton zastawił. Już piłka na szybkie rozegranie. Już rusza Shearer do środka. Już jest również Berg i Holmes. Saton obok niego, Jóźwiak. Pierwszy raz Saton wygrał z Jóźwiakiem, ale rozpocznie Maciej Szczęsny. Słabszy dziś niż w poprzednich spotkaniach Grzegorz Lewandowski. Teraz może legioniści nieco nabiorą oddechu. Moment taki był dobry do tego, by rozpocząć taką grę jak w pierwszej połowie. Michalski. Lewandowski. Zbyt mocne było to podanie. Flowers. Berg natychmiast do Shearera. Ten się ładnie zastawił. Ładne wejście Zielińskiego. Pisz, szansa na szybki kontratak. Długa piłka Pisza tam na lewą stronę do Cezarego Kucharskiego. Ten przyjął piłkę, obok niego Pirs. Idzie już Sukurs Bednarz lewą stroną. Do niego zagranie na pamięć. Ładne na polu karnym jest Podbrożny. Kucharski przed polem karnym razem ze Stankiem. Bednarz. Spokojnie. Nic by z tego nie było. Zdecydowali się na atak pozycyjny. Faulowany Pisz i dla Beckiego żółta karta. Trzecia w tym meczu, druga dla angielskiego piłkarza. Gdyby tak bliżej mógłby wykazać się Leszek Pisz, noga raczej boli po tym starciu. No, dobre 35 metrów, a może więcej od bramki Tima Flowers. Pospiesza Szwed Polaków, cofając angielski mur. Publiczność wstała z miejsc.
wyczekiwaniu. Michalski z Fiszem. Nerwowo Flowers. Leszek Fisz popatrzył, przymierzył. Fiszaj! Jak niewiele brakowało. Brawo, panie Leszku. Kapitalne uderzenie Leszka Fisza. Centymetrów zabrakło, byśmy mieli pełnię szczęścia. Powtórka pokaże to bardzo dokładnie. Podziękowanie publiczności dla malutkiego gracza, ale wielkiego sercem i umiejętnościami kapitana drużyny Mistrzów Kraju. ...22 minuty do końca meczu. Od 26 Legia prowadzi 1-0. Zieliński. Niedokładnie. Dwójka graczy mistrz Anglii na spalone. Przetrzymali legioniści trudne chwile, ale muszą maksymalnie zaangażować się w tych końcowych 22 minutach, 21. Kenaj Podbrożny, opychany tam. Jurek Podbrożny opanował piłkę. Rozpocznie Legia od rzutu z aut. Podniósł się również Fedoruk, podniósł się Mosur, Jałocha i Kubica. Obaj trenerzy jednak nie korzystają na razie z rezerwowych, którzy przy bocznej linii widzą zresztą państwo stojących tutaj legionistów przy Lewandowskim, który rzuca z autu do Podbrożnego. Podbrożny zakręcił na pole karne. Staniek! Ładnie pomyślane. Andziejewicz, świetne wyjście w górę, wygrany główkowy pojedynek. Staniek, faulowany. Bardziej widoczny był Ryszard Staniek w pierwszej połowie. Lewandowski. Ale naciskał tam i słusznie Kenę, zmuszając go do wybicia piłki poza boisko. Piękny moment reakcji widzów na poczynania drużyny mistrza kraju. Henry. Brawo Marek. Jacek Zieliński. Lewandowski teraz w pełni zaangażowany. Jerzy Podbrożny. Trudna piłka. Pierce i Kucharski. No i proszę bardzo, nie ryzykował. Najmłodszy, 21 lat, po jego błędzie, faulu, rzut karny, którego nie wykorzystał Jakobsen w meczu w Trondheim z Rosenborgiem przegranym przez mistrzów Anglii. Teraz też na 19 minut przed końcem spotkania przegrywają 1-0. Tam przegrywali wyżej, a to wszystko mało istotne. Skupmy się na tym, co jest. Michalski, szkoda, że nie opanował. Sutton, ale powrót ambitny Michalskiego. Schürrer. Jóźwiak. Mandziejewicz dopisza. Zmęczony chyba trochę Leszek Fisz. Na pamięć do Bednarza, ale za krótko. Jacek Zieliński łata tam wszystko, co może, jeśli chodzi o niedokładności linii defensywnych. Bednarz z poświęceniem, jak wszyscy zresztą gracze Legii. Nic nie było. Uderzył go w pas, ale nie zauważył tego arbiter. Tyle, że nie był to faul, było to w walce, w zderzeniu. Słusznie arbiter nie klasyfikował tego jako faul. Ale starcie bolesne dla Bednarza. Wszystko już w porządku, podniósł się. Z wykorzystaniem Flowersa. O
około 17 minut do zakończenia. Berg, Schirer do Satona, ten zostawił Warharstowi, ten do Holmesa, obiega go już Kena, Holmes na pole karne, Maciek Szczęsny, brawo! Ładnie z wyczuciem interweniujący dzisiaj Maciej Szczęsny. Gdzieś jest w nim ta sportowa złość, chciałby powrócić na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o reprezentację naszego kraju. Ta rywalizacja z Andrzejem Woźniakiem ich mobilizuje, na czym korzysta reprezentacja Legia i Widzew. Tymczasem Bednarz czeka tam, Kucharski za późno, nie zagrał znowu Bednarz tempo indywidualnie, jakby miał niedosyt po tym niewykorzystywaniu go w pierwszej połowie. Oto skromna, spokojna, nieco zmartwiona postawą mistrzów Anglii grupa kibiców Wielkiej Brytanii. Drugi rzut rożny dla Legii. Leszek Pisz krótko do Bednarza. Szuka tam Bednarz. Szukał Michalskiego, ale szybszy był Pierce. I jeszcze nic straconego. Kucharski, narożnik pola karnego. Na pole karne, szansa! Dlaczego Flowers był tam, gdzie był? Popatrzmy w powtórce. Bliski szczęścia był Michalski. Poczekał, zaczekał. Znowu świetna akcja Kucharskiego. Tutaj Pierce nie doszedł i wprost w nogi. Chciał między nogami Radek Michalski. Niewiele brakowało. Znowu kapitalna akcja Kucharskiego. Bliski był Stanik. Bliski był Michalski. Jeszcze raz rzut rożny trzeci. Bez namysłu Schirer, który wrócił. Saton tylko z przodu. Wraca również Jerzy Podbrożny. Przejmują piłkę Anglicy. Holmes leży podbrożny na boisku. Zieliński czyściutko powstrzymuje Satona. I Polacy. Piękna walka. Podbrożny już się podniósł do Kucharskiego. Ten mu w tempo. Jurek trochę zmęczony. Gubią się Anglicy. Jak ich przycisnąć? Bednarz, jest szansa. Czeka długo, długo. Obok niego Henry i wywalczył czysto piłkę. Ładne akcje Henry'ego i Zielińskiego. Oto właśnie Michalski, Mandziejewicz i Saton. Bati muszą wracać nasi. Natychmiast do Holmesa, bardzo widocznego w tej drugiej połowie. Z Kenem tutaj tworzą świetną parę. Kena. Schirer. Kena. Nie ma spalonego. Schirer. Lewandowski, nic nie było, czyściutko. Już jak tak mocno, że aż Szczęsny doszedł do tej piłki. I natychmiast do Kucharskiego. Nie oszczędza tutaj napastników Maciej Szczęsny. Nie czekał, Kucharski zwolnił do Podbrożnego. Czekają na partnerów. Piątka Anglików. Z lewej strony jest Pisz, zmęczeni już legioniści. Zagranie do Kucharskiego. W tempo idzie Kucharski, czeka na partnerów. Podbrożny podąża na pole karne. Jest również przed nim Ryszard Staniek. Daleko przed nim jest Leszek Pisz. Kucharski jednak uwikłał się tutaj w pojedynek przegrany. Keno. Szkoda, nic nie wyszło z tej akcji. 14 minut do końca. Bednarz. Kena. Saton i Juziak. Grać dalej. Kolejny raz Juziak stopuje Satona. Leszek Pisz. No blisko, przed paroma chwilami było to szczęście Legii. Lewandowski, przytomne, ładne zagranie do Bednarza. Tempo na pole karne, idzie Bednarz, ale jest Henry i będzie rzut rożny. Znów ładna akcja. Piękna walka, ambitna, zaangażowana. Jest to zespół, co widać, mówię o mistrzu Polski, tworzony przez Pawła Janasa, którego nie mieliśmy przed tygodniem w Bratysławie w meczu ze Słowacją. Ale nie wracajmy do chwil niemiłych, skoro dziś przeżywamy tak miłe. Czwarty rzut rożny dla Legii w drugiej połowie. Przepraszam, piąty. W całym meczu. Nie wyszedł on Leszkowi Piszowi, ale jest szansa na przejęcie piłki. Grzegorz Lewandowski. Bardzo rozsądnie
Juziak popatrzył, Bednar z lewej strony, Staniek. Obok niego już jest Warhurst. Mandziejewicz natychmiast do Bednarza. Żelazne płuca, tak nagrywają Jacka Bednarza w Legii. Kucharski, bardzo dobry mecz dzisiaj. Ach, szkoda, że mu nie wyszedł ten zwód. Ale walczą legioniści. Leszek Pisz. Anglicy już też zmęczeni. Powrót Kucharskiego. Nie ma spalonego. Ale pogubił się teraz zupełnie Sato. Żaden z trenerów, ani Paweł Janas, ani Ray Harford nie decyduje się na zmianę, ale po co przerywać, kiedy wszystko się układa? Myślę o Pawle Janasie dobrze, może w końcówce, kiedy dać znać o sobie może zmęczenie. Wszystko w porządku, żółta kartka będzie dla Warhurst za zagranie po blisku. Czwarta żółta kartka w dzisiejszym meczu. Najbardziej mi żal Jacka Zielińskiego, ale o tym już mówiłem. Nie martwmy się na zapas, skupmy się na końcówce tego pięknego spektaklu. Jedenaście minut do końca. Nie wiem, czy Leszek Pisz podejmie jeszcze raz. No nie, nie mógłby strzelać, tymczasem Zieliński. Chciał zaskoczyć inaczej. Za daleko było, blisko 40 metrów. Czasem Newell i Marker podążają w stronę ławki rezerwowych. Szykuje już tabliczki z numerami. Techniczny arbiter Morgan Norman. Pisz. Mandziejewicz. Pisz. Berg. Ładnie Pisz. I do tam Podbrożnego. W środku jest Kucharski, idzie w sukurs również Staniek z Lewandowskim. Pisz przed polem karnym. Szkoda, że Jerzy Podbrożny przegrał ten pojedynek z Bergiem. Ale ma prawo być zmęczony. Leszek Pisz po zagraniu Mandziejewicza do Kucharskiego. Obok niego Henry. Ładnie zostawił na pamięć Bednarzowi. Ten jednak nie zdąży. I out dla Legii. Przygotowany Mike Newell. Były piłkarz Evertonu, który przeszedł w sezonie 91 za 1 100 000 funtów, a w Evertonie przed przejściem strzelił 26 bram. Zmiana również będzie chyba w Legii. Warhurst opuszcza boisko, Newell z numerem 12, Lewandowski podszedł jednak tylko, by nieco zaspokoić pragnienie. I słusznie faulowany był Zbyszek Mandziejewicz. Naprawdę bardzo dobrze prowadzi Szwed to spotkanie. Wszystko widzi. Michalski. Przeżuwający nie tylko gumę, ale i przeżywający spotkanie. Rer Harford ma świadomość, co to oznacza. Podbrożny, Staniek, Pisz, Mandziejewicz, Saton i słusznie Jacek Zieliński. Odrzutu z autu Berg.
Rzut wolny dla Legii. Faulował Tim Sherwood. Publiczność też zmęczona, jakby w wyczekiwaniu na te końcowe minuty. 7 do zakończenia. Jacek Zieliński nie może szczęsny łapać piłki. Wyekspediowa ją poza aut, uporządkować szyki obronne. Staniek. Ale Anglicy od rzutu z aut. Leszek Pisz, Jacek Bednarz. Lewandowski w środku Podbrożny czeka na Kucharskiego. Zagranie do Podbrożnego, obok Jeskiego Henry na wysokości pola karnego. Ładne przejście Podbrożnego, Podbrożny w środek, tam między dwóch zawodników. Kucharski, Jacek wstawał, ale jeszcze nie koniec. Pisz, ostry kąt, Podbrożny, dlaczego? Za nerwowo, panowie, spokojniej, abyśmy byli tacy szczęśliwi, ale i tak brawa zachęci. Jest czego żałować. Ładne podziękowania publiczności. Około 6 minut do końcowego gwizdka. Rzut wolny dla Legii. I znów po takim momencie oddechu publiczność pomaga drużynie mistrzów kraju. Baki zmęczony już tymi nieustannymi pojedynkami. Pierce, nikt go nie atakuje, ale i legioniści odczuwają trudy tej walki, szybkości przeprowadzanych akcji i trudy spotkania. Sutton z Juźwiakiem. Do Kena. Ken obok niego Juźwiak zostawił. Pomógł teraz tutaj Kucharskiemu. Podbrożny. Popychany. Trójka Anglików. Przejęli piłkę. Sherwood. Newell. Juźwiak. I nie zastanawiając się Jacek Zieliński. Słusznie aż pod pole karne, gdzie Tim Flowers. Około 4 minut do końcowego gwizdka. Berg, spieszą się Anglicy, Shearer. Obok niego Mandziejewicz, pole karne, Sutton. Wybijają legioniści. No, nie zgodziłbym się teraz ze szwedzkim arbitrem, ale myślę, że powtórka wyjaśni nam, kto miał rację. A jednak wcześniej faulował Cezary Kucharski i oddaje to, co należy na arbitrowi. Domagają się Anglicy tam karnego, że był faul, ale nic z tego, Podbrożny. Ładna akcja, nie ma spalanego, Pisz czeka, idzie w tę lewą stronę, Kucharski, czy go dostrzeże, Kucharski pędzi, ile ma sił, jest już na polu karnym, zagraje do Kucharskiego, spokojnie, panie Czarku, spokojnie, wyczekał do Bednarza, dlaczego znowu tak nerwowo? Można było przygwoździć tych Anglików i nie byłoby problemów i nerwów takich niepotrzebnych do końca, zasłużyli legioniści. 4 wyborne sytuacje w drugiej połowie, żadna z nich nie wykorzystana. No cóż, ale ważne, by się dobrze skończyło. 3 minuty do końca. Poczekajmy jeszcze w tym nerwowym napięciu. Publiczność wspaniale reagująca. Wiedzą, że gdzieś człowiek ma nie dosyć, że jest zły, że mu nie wyszło. Pomaga drużynie Legii. Takie spektakle, z takim zachowaniem publiczności, z takim zaangażowaniem w walkę polskiego zespołu, aż chce się komentować i chce się oglądać. Rzut rożny dla Anglików.
Wszyscy z wyjątkiem Podbrożnego wracają. Anglicy w swoim stylu na pole karne. Shearer, Henry był najwyżej skaczący. Ale legioniści spokojnie przejmują piłkę. Cezary Kucharski, wspaniały mecz dzisiaj. Pracowity, widoczny, wraca, wspiera. On właśnie znów przy piłce. To on był tym, który wyprowadzał tę akcję. Kucharski, spokojnie, do pod Bednarza. Bednarz, Podbrożny już zmęczony, a Bednarz nie. Walczy ile ma sił. Obok niego jest Pierce, Bednarz do Podbrożnego. Ale tutaj był i Kena, który wrócił. I rozpoczęli Anglicy. Sutton. Nie może inaczej. Podbrożny, przepraszam, Szczęsny. No po co te nerwy w końcówce? Ale brawo, panie Maćku. Zabiło mi mocniej serce. Już są sekundy. 44 minuta. Przetrzymać piłkę. Nie dać się zepchnąć do obrony. Wszystko się łatwo mówi. Dramatyczna zrobiła się ta końcówka. Wcale nie musiała taka być, gdyby wykorzystali to, co by wykorzystali. To, co stworzyli. Leszek Pisz rozgląda się rozważnie, popatrzył i mądrze poza linię boczną. I powrót, krzyczy Paweł Janas, który się podniósł z ławki, już nie wytrzymując w końcówce tej nerwowej. Minuta według mojego czasu, ale sędzia może nieco doliczyć, choć zbyt dużo tutaj przerw nie mieliśmy. Anglicy, prost pod nogi obrońcy Tima Sherwooda, ten na prawą stronę do Norwega Berga, który zamyka tam na pole karne. Jacek Zieliński znakomicie. Kapitalnie gra Jacek Zieliński. Jaka szkoda, że go nie będzie 1 listopada w pojedynku rewanżowym. I Bednarz. I znów przerwanie akcji. 44 minuta, 30 sekunda. Gdyby się tak udało przejąć piłkę. Anglicy, Newell tam ustawiony na polu karnym. Shearer. Spokojnie, bez nerwów, będzie rzut rożny. Pierwszy dla Anglików w drugiej połowie. Nie, drugi. I znów na pole karne. I znów te główkowe pojedynki. Niebezpiecznie Bednarz. Wybić piłkę. Mandziejewicz gdzieś w górę przed pole karne. Skaczą tutaj Anglicy. I Maciek Szczęsny spokojnie śledzący lot piłki. Moment oddechu, moment spokoju. Chyba już na nic nie będzie więcej stać Anglików. Uspokaja również kolegów Jacek Zieliński, zachęcając jeszcze do walki. 46 minuta. Myślę, że lada chwila szwedzki arbiter Anders Fricks zakończy to spotkanie. I podziękowanie publiczności. Jest za co dziękować. Można mieć tylko niedosyt, że Legia dziś nie wygrywa tego meczu wyżej. Leszek Pisz, Jurek Podbrożny wytrzymał trudy całego spotkania. Do Lewandowskiego włączył się to wszystko Holmes. Jest Newell. Do Batiego, obok niego Bednarz. Bati, Berg. Nie pozwolić dośrodkować, ale to tak łatwo powiedzieć. Na pole karne. Przed polem karnym są Anglicy. Niebezpiecznie Sutton. Gdzie jest piłka? Jeszcze nerwy, jeszcze Holmes. Jeszcze narożnik pola karnego. Jeszcze tam do Anglików. Brawo, Maciej Szczęsny. I dobrze. I daleko od naszej bramki pola karnego. I Czarek Kucharski ma teraz szansę. Myślę, że nie straci tej piłki. Długo powinien pograć. Jest tam z lewej strony Leszek Pisz. Wyzyskać czas. Czeka, by Pisz mu wyszedł na pozycję. O, rozegranie do Pisza. Bednarz z prawej strony. Zamienili się pozycjami. Zagranie tutaj do Bednarza. Spokojnie utrzymać piłkę. 46 minuta, 30 sekunda. Widzą Państwo, sędzia myślę, że lada moment zakończy to, ale tracimy piłkę niepotrzebnie. Niepotrzebnie tak nerwowo. Ludzie niektórzy wstają z miejsc. Zakrywają rękoma twarz. Nerwowa, dramatyczna zrobiła się ta końcówka. Wcale taka nie musiała być. Staniek poza linię boczną, ale na połowie Anglików. Czterdziesta siódma minuta. A sędzia nie zamierza kończyć. Dając nadzieję angielskim kibicom. Ale teraz może będzie już ten uderzający atak. Pisz do Podbrożnego. Podbrożny zmęczony. Nie ma jednak sił. Nie ma co się dziwić. Byle spokojnie, byle długo przy piłce. 48 minuta meczu. Aut wywalczony przez Jurka Podbrożnego. Przytomnie i mądrze.
Widzą Państwo, 93. minuta spotkania, koniec! Dziękuję Wam, Panowie, dziękuję Państwu, nic nie będę więcej mówił. Możemy mieć oczywiście drobny niedosyt, ale cieszmy się z tego, co mamy. Z takiego spektaklu, z takiej postawy mistrza Polski, z takiego zaangażowania. Jak różne mogą być mecze, mieliśmy przykład tego w Bratysławie i tego dzisiejszego. Jak różne mogą być zespoły i umiejętności. Anglicy, ich nieobecność w pucharach chyba nieco wpłynęła na pewien schemat i na to, że nie potrafią grać tak nowocześnie, jak dziś prezentowała to Legia. Brawa dla wszystkich piłkarzy, łącznie ze strzelcem bramki Jerzym Podbrożnym, który gola zdobył w 26. minucie spotkania. Proszę Państwa, kolejne 3 punkty, a Blackburn bez punktu po 3 meczach. Nie zazdroszczę Harfordowi spotkania z dyrektorem i bossem całego klubu, Walkerem, twórcą potęgi sukcesu Blackburn. Blackburn praktycznie rzecz biorąc z nikłymi szansami na cokolwiek w Lidze Mistrzów. Jerzy Podbrożny strzelcem bramki zwycięskiej, w pełni usatysfakcjonowani, żegnani gromkimi brawami. Przy owacji na stojąco piłkarze mistrza Polski opuszczają boisko, a my, proszę Państwa, oczekujemy na rozmowę z trenerem Pawłem Janasem, z którym za moment rozmawiać będzie Rafał Berski, a zatem oddaję głos. Dobry wieczór ze szczęśliwego dla nas Stadionu Wojska Polskiego. Panie Pawle, serdeczne gratulacje za znakomite widowisko, jakie stworzyli pańscy zawodnicy. Czy już ochłonęły te emocje, które opadły już pana, te emocje, które były w czasie meczu? Na krótko jest po meczu, żeby emocje opadły, bo dopiero są 2 minuty po meczu. No, należy się chłopakom pochwała za walkę. Wiadomo, jaki to jest przeciwnik. Ten mecz chyba udowodnił, jakim zawodnikiem jest zaległy Jerzy Podbrożny. No oczywiście żałuję, że go nie mogłem wykorzystać przez 8 meczy, no ale Jurek taką dla nas bramkę dzisiaj strzelił na wagę 2-3 punktów. Wiem, że będę się czepiał, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego zawodnicy Legii w drugiej połowie trochę się cofnęli na własne pole karne? No właśnie to chyba podświadomie, bo myśmy w czerwcu rozmawiali, że dalej gramy konsekwentnie swoje, że mamy jak najdalej wyjść, no ale okazało się, że Anglicy zaczęli grać na wrzutki, długą piłkę i wiadomo, że zespół przez to musiał się wycofać. Będziecie osłabieni za 2 tygodnie, w Anglii zagra Jacek Zieliński, który dostał dzisiaj 2 żółtą kartkę. To na pewno istotne osłabienie dla zespołu Legii. No właśnie, Jacek był naszym podstawowym zawodnikiem. No głupią taką, mogę powiedzieć, dostał kartkę, bo w zasadzie był to jego jeden fałd. Panie Pawle, serdecznie gratuluję jeszcze raz zwycięstwa. Proszę przekazać drużynie wszystkiego najlepszego, wszystkie najlepsze życzenia. Dziękuję jeszcze raz i liczymy na Was do Ligi Mistrzów, do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. No chcielibyśmy, żeby tak było. No jeszcze przed nami są 3 mecze, 2 wyjazdy. Trudno będzie, ale na pewno zespół powalczy. Dziękuję bardzo, to wszystko. Dobranoc.